No witam. Dzisiaj ja i mój Robo jesteśmy na plaży, ale taka plaża jest dziwna, bo to miejska plaża w Kielcach. Nie nad morzem, nie nad jeziorem, w środku miasta. Ja i mój rower, widzisz rower. Długo tej plaży szukałem. Kiedyś słyszałem w radio, że plaża miejska jest organizowana przy rondzie u zbiegu ulicy 9 Wieków Kielc. Nie 9 Wieków Kielc, tak, 9 Wieków Kielc. Sandomierskiej, Manifestu i Źródłowej. Obleciałem to lodówkóweczko, ale plaży nie widziałem. Tu przypadkiem, kiedy przejeżdżałem, czy przechodziłem, w niedzielę chyba po południu, nie, rano, plaża była nieczynna, zamknięta. I dziś wybrałem się specjalnie tylko po to, żeby zobaczyć tę plażę, zrobić kilka zdjęć. No, ruch dzisiaj umiarkowany, nie ma dużego ruchu, chociaż jest piękna pogoda. Być może dlatego właśnie, że pogoda jest za piękna, to ludzie pojechali na prawdziwą wodę, na prawdziwą plażę. Być może do Borkowa, ale o Borkowie zrobię też oddzielny vlog, nie dzisiaj, nie jutro. Mam materiały jeszcze z zeszłego roku niewykorzystane. No, na razie zamknę na minut parę. Pójdę z kamerką w głąb tej plaży, zobaczę i będę filmował, a w domu skomentuję. Ach, jedna sprawa, bo zapytasz pewnie, ile kosztuje wstęp na plażę. Dla dzieciuszków wstęp kosztuje 10 zł. Nie pamiętam, czy za godzinę. Chodzi o dostęp do zabawek, nie o plażę samą, tylko o zabawki na plaży, urządzenia. No nie jest to tanio, dlatego być może tak na plaży jest no podstawa, co to mówić. Dorośli, którzy nie będą korzystać z zabawek, mają prawo wstępu. No z repliką, tak jak ja, spytałem tą panią, czy ja też mogę. Ta pani pyta, ale to pan? No ja. Ale pan nie jest dzieckiem. No tak jak widać, już bardzo starym, wyrośniętym dzieckiem. No pan może bezpłatnie. A skoro mogę, to czemu mam nie wyjść na to? Zobaczymy. Idę zobaczyć tą plażę, a na razie, no nic nie powiem na razie. Pewnie słyszysz, efekty akustyczne tego pociągu są bardzo realistyczne. Ten stukot, popiskiwanie kół, jak w prawdziwym pociągu. Ciekawe, czy też tak szarpie, rzuca na boku, jak w prawdziwym pociągu. A jak widzisz, ja stoję pod palmą, stanę z boku, żebyś nie pomyślał, że palmami wyrasta z głowy, więc palma odbiła. No stoję pod palmą, na plaży. Ja wiem po co, bo lubię plażę. No, tak jak mówiłem, umiarkowany ruch. No, nie darmo mówią, że biednemu wiatr zawsze w oczy. Chciałem ten napis zobaczyć normalnie, ale akurat wiatr wieje odwrotnie i widzę tą flagę z przeciwnej strony. Ta pani mówi, że mogę wejść do namiotu. Pewnie myśli, że jestem dzieckiem. Powiedziałem, że za chwilę wejdę. Zaraz wejdę. A w namiocie wielki byk. Mechaniczny byk do zrzucania z grzbietu. Ale dziś jakoś brak chętnych do upadku. Uła, to co pod nogami? Latające jojo.
O, jest autobus, jest impreza. Czyli tyle zostało w ostatnim rodzinnym pikniku. No, tak usiadłem celowo, żeby było tak, jak mnie palma wyrastała z głowy, albo jak Indianiec, tym że zielony pióropusz. A siedzę sobie na plaży Bajkolandu, w Kielcach oczywiście, w moim mieście. No, niedziela, popołudnie. Co robię? Nic nie robię, ćwiczę asertywność. Tam w okienku, teraz ci tam panią pokażę. Nie wiem, nie widzę jej teraz, a jak przybliżę, ale to jest, aha. No widać, to jest zoom cyfrowy, nie wiem czy będzie dobrze widać. No wiem, że jest to kiepski zoom, zoom cyfrowy, nie optyczny, to tak właśnie wygląda. No połączę chwilę jeszcze, pokażę ci parę rzeczy. Rower jest tam, stoi, widzę, że stoi. No i będę jechał do domku powoli, robi się zwiat chłodny. Ale mam czerwone wypieki, słońce działa. No teraz to już nie, ale w dzień. Była piękna pogoda. A tu za mną jest palmowa aleja, ale tam dalej właśnie nie będę. No cóż, dzieckiem nie jestem. Tu trochę dla mnie za nudno, nie będę właśnie dalej. A palmy jak palmy, przecież nieprawdziwe. To tyle w zasadzie z plaży miejskiej w Kielcach. Dobrze, że jest taka. Nie ma wody, szkoda, że wody nie ma. Ale może kiedyś będzie. A potem z plaży pojechałem jeszcze kawałek do miasta. Pojechałem pod halę. Nie pod halę, pod galerię handlową Korona Kielce. A tu na skrzyżowaniu spotkałem też no, drobną stłuczkę. Jakiś kierowca skrzydłowca z Gomówca spuchnął kogoś w ruchę. Nie wiem, chyba kogoś z Kielc. To fragment śródmiejskiej części ścieżki rowerowej, tej najdłuższej, z północy na południe miasta. Tu pod Koroną najczęściej, czy często robiony jest krótki popas rowerowy. Ale to krótki, no może nie bardzo krótki, bo wejść do Korony to godzina albo i dwie. I to tyle mojej rowerowej niedzieli. Zapraszam i do zobaczyska.